każdy z nas korzysta z pieniędzy. Niemalże codziennie spotykamy się z sytuacją zawarcia jakiejś transakcji. Płacimy banknotami, monetami, a czasami za pomocą kart płatniczych lub systemów NFC. Jednak czy kiedyś zastanawialiście się, jak w ogóle doszło do powstania pieniędzy i od czego to się zaczęło? Dzisiaj razem z Krystianem z kanału Chris postaramy się dokładnie wyjaśnić to zagadnienie. Na kanale Krystiana znajdziecie wiele filmów o tematyce historycznej, w których w prosty i przyjemny do odbioru sposób są wyjaśniane różne zagadnienia dotyczące znanych osób, zdarzeń i wiele więcej. Koniecznie sprawdźcie ten kanał, bo według mnie ma naprawdę duży potencjał. Ale przejdźmy do tematu. Historia powstania pieniądza sięga czasów prehistorycznych, o czym mogliście już trochę usłyszeć w filmie Kacpra pod tytułem Jak powstał handel. Jak już zapewne niektórzy z Was wiedzą, kiedyś transakcje były dokonywane na zasadzie handlu wymiennego. Szybko odkryto jednak, że nie jest to do końca sprawiedliwe. Nie zawsze wymieniało się towary o podobnej wartości, więc nie było to opłacalne równocześnie dla obu stron. Dodatkowo transport większych gabarytowo przedmiotów na wymianę był dość uciążliwy. Postanowiono zatem ograniczyć płatności za produkty innym, popularnym i wartościowym produktem. Na pierwszą i dość osobliwą walutę wybrano zatem takie towary jak zboża i sól. I to właśnie nimi zaczęto płacić za inne produkty. Po jakimś czasie jednak zorientowano się, że takie towary konsumpcyjne dość szybko się psują i wciąż nie są wystarczająco łatwe w transporcie. W tym czasie ludzkość opanowała już wydobycie drogocennych kruszców i to właśnie one stały się nowym środkiem płatniczym. Pierwszy pieniądz z kruszców pojawił się w VII wieku przed naszą erą w kręgu cywilizacji greckiej, natomiast twórcami pierwszych monet byli najprawdopodobniej Fenicjanie, zaraz po tym jak opanowali technikę wytopu metali. Stały się one na tyle popularne, że funkcjonują do dziś. Do dziś funkcjonują również banknoty, które powstały w dość oczywisty sposób. Monety w dużych ilościach stawały się coraz mniej praktyczne. Postanowiono zatem zostawiać zgromadzony majątek u złotników, którzy wystawiali tzw. kwity depozytowe, będące potwierdzeniem posiadanego majątku. Po pewnym czasie posługiwania się kwitami, władze zatwierdziły ten sposób płatności i tak właśnie stały się one powszechne w użyciu. Pierwsze banknoty wyprodukowano w 1119 roku w Chinach, natomiast w Europie pojawiły się dopiero w 1665 roku w Szwecji. Dzięki rozwoju technologii jakiś czas później pojawiły się również pieniądze elektroniczne. Nie wymagały już noszenia ze sobą banknotów i monet, a jedynie karty magnetycznej, za pomocą której płatności były dokonywane. Obecnie jednak wciąż trwa zaciekła walka między pieniędzmi fizycznymi a elektronicznymi. Do walki tej dołączył również jakiś czas temu nowy zawodnik – kryptowaluty. Ich zaletą jest duża anonimowość i brak opodatkowania transakcji. Dzięki temu pieniądze trafiają drogą elektroniczną od nadawcy do odbiorcy, bez przekazywania ich przez jakiś centralny system monitorujący. Kurs kryptowaluty jest zależny od wolnego rynku i to właśnie sprawia, że są one ostatnio takie popularne. A jaki będzie pieniądz w przyszłości? Czas pokaże. I to już tyle, jeśli chodzi o krótką historię powstania pieniądza. Jeśli Wam się podobało, zostawcie komentarz i łapkę w górę. Nie zapominajcie również o zasubskrybowaniu mojego kanału oraz kanału Krystiana, jeśli jeszcze tego nie robicie. My już się z Wami żegnamy, ale kolejny film zobaczycie już wkrótce. Do usłyszenia.